Z nami Patrycja Juszczyk, która jest członkiem zarządu klubu Górnik Piaski. Od kiedy znalazła się Pani wśród piłkarzy? W zarządzie Górnika Piaski znalazłam się po połączeniu Akademii Piłki Nożnej i Górnika Piaski, które nastąpiło na początku 2014 roku, więc jestem tutaj od niedawna. A dlaczego w klubie piłki nożnej znalazła się dziewczyna, która, jak sądzę, nie grała w piłkę nożną? W piłkę nożną nie grałam, z piłką nożną również dużo wspólnego wcześniej nie miałam. Znalazłam się tutaj z uwagi na to, że zostałam poproszona przez ówczesnego prezesa Akademii Piłki Nożnej Przemysława Szłańskiego o dołączenie do grona i do zarządu budującego Górnik Piaski. Myślę, że jest to skutkiem naszej wcześniejszej znajomości działań. Przemysław Szołański kojarzy mnie z wcześniejszych działań na rzecz Czeladzi, a więc miasta, w którym mieszkamy. I wydaje mi się, że stąd wynikała też ta propozycja współpracy. Jeszcze wcześniej założyłam Stowarzyszenie Nowoczesne Miasto w Czeladzi, więc jestem prezesem Stowarzyszenia Nowoczesne Miasto. No i to też są takie różne działania służące obudzeniu Czeladzi z letargu i stagnacji, w której teraz się znalazłam. Moimi głównymi zadaniami w Górniku Piaski, które zostały mi powierzone, jest to przede wszystkim, są to działania związane z PR-em, Public Relation, a więc budowanie tak naprawdę też marki tego górnika. Problemem w Górniku Piaski jest to, że bardzo mało osób ciągle przychodzi na te mecze, więc ta lokalna społeczność nie jest zaangażowana w życie tego klubu tak naprawdę. To jest pewien problem. Problemem jest też to, że w związku z tym, że ta marka jest jakby mało znana, do tej pory chyba nie przykładało się zbyt dużej wagi do tego, żeby ten Górnik Piaski wyszedł poza okręg, w którym faktycznie działa, a więc aby stał się znany szerszej publiczności. To właśnie skutkiem tego są też trudności w znalezieniu sponsorów. W znalezieniu osób, które będą chciały zaangażować się i wiedzieć, że będą mieć z tego też określone korzyści, na przykład firmy angażując się w działania sponsorskie, będą chciały mieć z tego korzyści również wizerunkowe dla samych siebie. No i jest to taki problem, to jest coś, co trzeba zbudować i nad czym trzeba pracować przede wszystkim. Czyli w tej chwili co jest największą słabością, a co największym atutem klubu Górnika? Największym atutem klubu Górnika Piaski są ludzie, którzy go współtworzą. To znaczy wszyscy działacze, fani tego klubu, kibice, osoby, które angażują tutaj swój czas, robią to wolontaryjnie. I zawsze tak jest w działalności jakiejkolwiek społecznej, że wszyscy, którzy zajmują się działaniem w różnych organizacjach, stowarzyszeniach, przecież Górnik Piaski również jest stowarzyszeniem, to ci ludzie tak naprawdę tworzą to miejsce, tworzą to stowarzyszenie. I tak jest też w przypadku klubu Górnika Piaski, więc największym atutem, tak jak już powiedziałam, są właśnie ludzie, którzy są bardzo zaangażowani, którym się chce pracować na rzecz tego klubu. Największą bolączką są finanse, co pewnie nie jest zaskoczeniem, bo w wielu miejscach w Polsce i w wielu klubach są te same problemy. Dziękuję, życzę sukcesów pracy w zarządzie i sukcesu Górnikowi Piaski. Dziękuję bardzo serdecznie, również życzę wszystkiego najlepszego Górnikowi Piaski. Z nami dyrektor sportowy klubu Górnik Piaski, Radosław Orłowski, i zawodnik, który dzisiaj wystąpił po raz pierwszy w barwach klubu Piaski. Kaszmir Bach. Panie dyrektorze, mecz przegrany, no ale zdaje się, nie robicie z tego dramatu. Nie robimy z tego dramatu, ponieważ no, taka jest piłka. Jak to była w piłce, jak się nie wykorzystuje okazji, no to niestety się przegrywa mecz, ale z gry jesteśmy dzisiaj dosyć zadowoleni. Kogo by pan wyróżnił w tym meczu? Myślę, że wyrażającą postacią był dzisiaj Łukasz Gad i jemu się najbardziej należą słowa uznania. No niestety wykorzystaliśmy kilku okazji, z gry byliśmy lepsi, no ale niestety tak bywa, tak mówię, taka jest piłka. A jak ty odbierasz swój pierwszy mecz
w nowym zespole? No, ale leciałem w początku, ja grałem dobrze, ale myślę, no, że to szkoda, my już się graliśmy w A1, wiesz, ale dobrze będzie, dobry mecz było. Panie dyrektorze, w tym sezonie gracie w troszkę innym składzie niż w ubiegłym. Proszę powiedzieć, jakiego typu to były zmiany? Czy wyście więcej zawodników dobrali, czy więcej odeszło? No w tej chwili mi się wydaje, że więcej zawodników dobraliśmy. Natomiast kwestia jest taka, że no ta drużyna musi ewoluować, ponieważ dwa razy drugie miejsce spowodowało to, że chłopcy też, niektórzy stracili motywację, szukali innych wyzwań. Dlatego ta drużyna została przebudowana i w tym momencie, tak powiedziałem, podkreślam, praktycznie w każdym spotkaniu z dziennikarzami, zależy nam przede wszystkim na utrzymaniu czwartej ligi w Czeladzi Piaskach, bo po prostu musimy, to jest priorytetowo, musimy utrzymać czwartą ligę, bo ten poziom jak najbardziej odpowiada naszym umiejętnościom. Kazmi, powiedz mi, ty masz już doświadczenie na polskich boiskach. Jak przebiegała twoja trzyletnia chyba kariera, tak? No moja kariera? No bo ja pierwszy raz chodziłem do Polski, grałem z Piotrówka i potem Skałka Ziabnica i Góra Żywiec i Tęcia Bądówka i potem poszedłem tutaj grać. Ale powiem ci, to jest dobre tutaj, ja grałem piłkę, ale początku jest. Rozumiem, że lubisz grać w Polsce, no bo oczywiście. Nie lubisz tyle czasu. Ja lubię grać w polski piłkę, ale ja mieszkam tutaj, znam język, ale wszystko jest w porządku dla mnie. Dobrze i wszystko poszło. No. Panie dyrektorze, klub to nie tylko pierwsza drużyna. Proszę jeszcze na ten temat kilka słów. No rzeczywiście, klub to nie pierwsza drużyna. Zdecydowanie stawiamy na młodzież. To mnie cieszy, że ten klub w pewien sposób połączył się z APN-em Czelać. 6 grup młodzieżowych to naprawdę daje nam powód do satysfakcji, ponieważ z drużyny juniorów prowadzonych przez Mariusza Grząbę, no liczymy, że w ciągu roku, dwóch pojawi się na pewno 3-4 twarze, które wzmocnią pierwszą drużynę. Oczywiście na to bardzo liczymy, no bo jakby nie było, jeżeli ktoś wychowuje swoich chłopców, to oni później się z tym klubem identyfikują i to jest najważniejsze. Czyli jaki jest najmłodszy zawodnik, który tutaj obok biega po boisku i jaki najstarszy? Najstarszym zawodnikiem w tej drużynie w tej chwili jest Grzesiu Oberaj, 38 lat. Natomiast najmłodszym, z tego co wiem, to jest w tej chwili prowadzony nabór do rocznika 2007 i 8, także myślę, że takich chłopców trzeba oczekiwać. To są ci, co podawali piłki, tak? Nie, chyba trochę byli starsi. Dziękuję bardzo. Życzę panom sukcesów w grze i w prowadzeniu klubu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. W tym trudnym czasie nam się przyda powodzenie. Dziękuję bardzo. Z nami wiceprezes Górnika Piaski do spraw sportowych, pan Dariusz Mazur. Witam serdecznie. Okoliczności niezbyt przyjemne, bo pierwszy mecz przegrany 1-2. Może zacznijmy od tej bieżącej oceny. Grania. No na chwilę obecną wynik nie taki, gra może troszkę lepsza, aczkolwiek no brakowało skuteczności, przegraliśmy 2-1. Ja słyszałem, że w Górniku Piaski zaszły przemiany dość duże w sensie osób w zarządzie, a pan jest tą osobą, która jest od bardzo dawna, tak? Tak, jestem w zarządzie od początku, od reaktywacji Górnika Piaski, czyli od 2000 roku, niezmiennie do chwili obecnej. Jeśli była reaktywacja, bo powiedzmy to też dla kibiców w całej Polsce, czyli był okres, kiedy Górnik Piaski nie istniał? Tak, była przerwa, było tu zaplecze pierwszej drużyny, czyli CKS Czelać, potem MCKS Czelać. Na Piaskach jako nie było drużyny, która reprezentowała Górnika Piaski. Rozumiem. I w 2000? W 2000 roku reaktywacja. Reaktywacja przy okolicznościach takich, że przestał istnieć CKS Czelać. I teraz Górnik Piaski przygotowuje się do obchodów 90-lecia. Tak. W tym roku mamy 90-lecie. Początki całego klubu i historii Górnik Piaski powstały 1924 rok.
Mamy 2014, czyli 90-lecie klubu. Chcemy je dość hucznie obchodzić. Kiedy? To jakiś będzie specjalny mecz? Planujemy, jesteśmy na etapie układania programu. 6-7 są to dni obchodów 90-lecia Górnika Piaski. Września oczywiście. Panie prezesie, zatem życzę sukcesów z odłożonym zarządem i udanych obchodów 90-lecia. Dziękuję bardzo. Z nami Przemysław Szałański, pierwszy wiceprezes klubu Górnik Piaski. Proszę powiedzieć, w jaki sposób znalazłeś się w Górniku Piaski w zarządzie i co należy do Twoich obowiązków? Moja historia z Górnikiem Piaski jest dość krótka, natomiast w Czeladzi w piłce od 3 lat prowadziłem wcześniej Akademię Piłki Nożnej Czeladź. Mniej więcej pół roku temu doszło do takich dość intensywnych rozmów na temat połączenia tych dwóch największych stowarzyszeń w Czeladzi, ponieważ Górnik Piaski był klubem, który tutaj grał w najwyższej lidze, natomiast nasza akademia liczyła wtedy najwięcej grup młodzieżowych. Stwierdziliśmy, że jeśli dojdzie do połączenia, wzmocnimy swój potencjał i dlatego w styczniu podjęliśmy uchwałę już konkretnie o połączeniu. Stworzyliśmy nowy zarząd, który składa się z osób, które były wówczas i w Górniku, i w Akademii. I tak się zaczęła moja historia w Górniku Piaski. Najmłodsze roczniki, jakie trenują na boisku Górnika Piaski, to są jakie roczniki? Myślę, że Górnik Piaski może się tutaj pochwalić, ponieważ trenujemy najmłodszy rocznik 2008, to są moje przedszkolaczki i mamy po kolei 7 grup rozgrywkowych, aż do zaplecza pierwszej drużyny, czyli juniorów, którzy też w tym momencie osiągają naprawdę wspaniałe sukcesy. Grają w regionalizie juniorów, spotykają się z takimi drużynami jak GKS Katowice, Ruch Chorzów, GKS Tychy i naprawdę grają na bardzo wysokim poziomie. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości pierwszy zespół Górnika Piaski będzie zasilany właśnie tą naszą młodzieżą, naszymi wychowankami i to jest przede wszystkim nasz cel. Dzieci mamy na ten moment ponad 100. Są to osoby, które naprawdę czują teraz ten klub, bo wcześniej nie mieliśmy pierwszej drużyny, więc tak nie wiedzieli, gdzie będą grać, gdzie pójdą. Natomiast teraz wszystko od samego dołu zmierza do tego, żeby nasza młodzież zostawała tutaj i grała dla Czeladzi. Górnik Piaski jest teraz klubem na topie, dlatego mamy akurat tą możliwość, że ściągamy dzieci nie tylko z Czeladzi. Mamy również dzieci z Jaworzna, z Zawiercia. Dojeżdżają tutaj 30 km, żeby trenować z naszymi trenerami, którzy naprawdę są na bardzo wysokim sportowym poziomie i tą wiedzę przekazują w taki sposób, że rodzice naprawdę tutaj na szczęście dla nas ciągną nawet z dalszych stron. No właśnie, ale jak to wygląda? To są jeszcze małe dzieci. Czy one przychodzą tutaj z rodzicami, z dziadkami, kto się przywozi, czeka na nie potem? Tak, nasza społeczność nie składa się tylko z zawodników. Zwłaszcza przy tych młodszych rocznikach jest bardzo dużo rodziców, babć. Przyprowadzają dzieci, bardzo się cieszą z tego, że grają. My też organizujemy liczne imprezy, sparingi, wyjazdy, żeby to środowisko integrować. Dlatego jest też na szczęście bardzo dużo rodziców, którzy też nas wspierają, pomagają i uczestniczą w życiu klubu. No to trzeba życzyć powodzenia młodym sportowcom i dużo zdrowia tym, którzy ich przywożą na treningi. Owszem, ale wszystko jest na dobrej drodze. Jeśli są zadowoleni, to myślę, że będą robili to dalej. Dziękuję bardzo.